Wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości. Witam zaproszonych gości. Panią sołtys Orzegowa Danutę Popecką. Dyrektorów naszej szkoły. Panią Annę Sygidus. Panią Ewę Smolarek. Panią Grażynę Wojtal. Nauczycieli emerytów i pracowników emerytów, panią Ewę Włodarczyk, panią Danutę Ścigałę, czynnych nauczycieli i pracowników szkoły, przedstawicieli rad rodziców, panią Renatę Ścigałę, panią Edytę Urbaniak, panią Agnieszkę Krzemień, panią Justynę Pokrzywińską. Wszystkich rodziców i uczniów, mieszkańców Orzegowa i wszystkich, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie. Wszystko ma swój początek i ma swój koniec, a każda chwila znika tak szybko, że nawet gdybyśmy chcieli ją zatrzymać, przemija, zanim zdążymy ją powspominać. Chcemy, abyście dzisiejszy dzień zapamiętali jako pierwsze zamknięte i pierwsze otwarte drzwi. Dlaczego? Bo są rzeczy znane i nieznane, bliskie i dalekie, mądre i niemądre, smutne i radosne. A pomiędzy tymi tajemniczymi i odkrytymi doznaniami są drzwi, właśnie drzwi. Nieuchronność omija, co chcemy ocalić, wystarczy ciepłą iskrę pod sercem zapalić, by wyrosły w nas i trwały ulotne wrażenia, drogowskazy pamięci, najmilsze wspomnienia. Pomni słów poety, powspominajmy to, co mija. Zapraszam Państwa do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez uczniów naszej szkoły. Proszę o powitanie przybyłych dyrektorów. Polski kraj, rodzinny kraj, ojczystej ziemi słyszę śpiew. Z mazurskich strzech i mazowieckich chat, z rodzinnych progów drogi. Słyszę śpiew, słyszę dźwięki poloneza. Thank you.
tym kraju na czubach sosen opierają się zręby nieba. I rozpacz w walce wyrosła czarna jak heban. W tym kraju, ach co tu mówić, słowo złuda kwitnie i mami. Kto się w tym kraju urodził, kto jak ptak gniazdo w nim uwił, musi kochać go nawet z krzywdami. Gdzie są wszystkie ptaki zbłąkane z dala od ojczystych gniazd? Gdzie oboki różowe nad ranem w kurzawie miast? Pamiętasz, mój stary zegarze, jak w słońce twojej tarczy patrzył żak i marzył o tym, o czym ja dziś marzę. Pamiętasz jeszcze? Cofnijmy wskazówki zegara o ponad 190 lat.
brzegowie, wszystko się zmieniło. Ani jedno podwórze nie jest jak było, ani bór, ani pole, ani żadna woda. Z tym, co tu było, porównać się nie do. Jeno, co zostało, drogi na krzyż idą, a i ten człowiek stary rozpoznaje z biną. Łot kaplicki na zachód było brukowano. Wszystkie inne pielgrzymy czasem pod kolano. Na środku wsi kapliczka, w niej rzeźby drewniany i dzwonek, co zwiastował życie dokonane. Dwór szlachecki i stopki z rybami, karczma dworska i handel z Żydami. No i ludzie, chłopy rodowite, święte, śmieszne, uczynne, choć nie zawsze syte. Baby, co porody we wsi odbierały, snachorki, co choroby zaklinać umiały. Bogaci, co na łotku z dwa konie daleko jeździli, no i biedni, co ledwo, ledwo żyli. Ale jak przyszło lato i słońce przygrzało, to zaraz zrobiło się gwarno i wesoło. Baby przy płotach gadają, gadają, chłopie na przyrzbach siedzą, dynderę pykają. A wieczorem uzyda, ćwiarteczkę borgują i z babami w wełniankach tańcują, tańcują. Co chodzi brudny, obdarty, bosy. Do mnie dworu się zalecał, co podobny do szlachcica. Oj, do szlachcica, ta dana, oj, do szlachcica. Nie chcę ja chłopa ino dworusa, bo mi do dworu aż piszcie dusza. Tam nie będę nic robiła, ino gęsty likier piła. Oj, gęsty kiej smoła, ta dana, oj, gęsty kiej smoła. Pieluchną mąką gębę okurzę, wielki kapeluch na głowę włożę. Bym nie była kaśką grubą, to se boki ścisnę śrubą. Będę cię niuchno, ta dana, oj, będę cię niuchno. No a we dworze z samego ranka będą mnie witać pani szlachcianka. Będą mnie lubić same dziedzice, nie takie drągi chłopy konice. Będę sobie chodzić drobno, bom do szlachcianki podobno. Oj, do szlachcianki, ta dana, oj, do szlachcianki. Orzegowie, na rogu wsi stoi chłopak, o mnie myśli. Stoi, myśli i o go nie chce. Zasmucone jego serce. Cego stoisz, cego dumos? Co ty do mnie serca nimos? Nie mam serca, nie choty, boś ty łajdok do roboty. Do roboty to postoisz, a do tańca to się stroisz. Do roboty za leniwy, do kochania a zachciwy. Robiłbym ją, żebyś chciała, byś się do mnie uśmiechała. Byś mi zrzekła słowo miłe, pokazałbym ci swą siłę.
Co wiemy o edukacji naszych pradziadków w Orzegowie w okresie zaborów? W 1818 powstaje w Orzegowie Towarzystwo Szkół Elementarnych, pod które należały wsie Orzegów, Mokre i Miętno. Obszar ten skupiał w sobie 56 gospodarzy, etat szkoły wynosił 328 zł, w tym pensja nauczyciela 290 zł. Warto zauważyć, że jak na owe czasy byliśmy jedną z najmniejszych wsi, które takiego towarzystwa się doczekały. Szkoła była czteroklasowa. Orzegów posiadał budynek szkolny, co należało wtedy do rzadkości. Nauczyciele musieli posiadać certyfikat uzyskiwany na egzaminie, jednak przez ograniczone możliwości edukacji na uczelniach wielu wykonywało swoje obowiązki bez kwalifikacji. Nauczycielem w Orzegowie został Franciszek Gutkowski. Do jego obowiązków oprócz uczenia dzieci należało również sporządzanie każdego miesiąca sprawozdania o uczniach i o stanie materialnym szkoły. Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o obsadę nauczyciela, Orzegów trafił na przyzwoitą osobę. Inne miejscowości miały w tej sferze poważne problemy. W Siemkowicach nauczyciel Wincenty Siwek nie znał ortografii ani arytmetyki. Nadużywał alkoholu. Dzieci w szkole były podzielone na trzy grupy – poczynających, czytających i postępujących. Zajęcia odbywały się od godziny 8 do 11 oraz 2 godziny po południu. Nauka w szkole elementarnej trwała 3 lata i obejmowała czytanie druku i pisma, pisanie, rachunki pamięciowe, naukę moralną i naukę religii. Zalecano także naukę ogrodnictwa, a dla dziewcząt naukę robót kobiecych. Często w klasie, grupie, korzystano z jednego podręcznika lub nie było go wcale. Uczniowie przychodzili do szkoły późną jesienią, a nawet w styczniu. Z nastaniem zaś wiosny odbierani byli przez rodziców do wypasania bydła i innych prac gospodarskich. Rano, zimą, mróz czy zawierucha, w surduciku do szkoły omilę, a wieczorem w chacie późne chwile z książką, z piórem, chociaż w ręce chucha, latem wolny zastąpi pastucha. A pod pachą, Homery, Wirgile, ludzie czasem poszydzą niemile, lecz on pasie i ludzi nie słucha, aż mu cała rozpala się dusza. Tak naukę wciąż chłonie i chłonie, a nauka w szlachetne pogonie za ideą i serce mu zmusza. Niestety lata 1822-1825 to upadek wielu szkół elementarnych. W 1825 roku nie działała już szkoła w Orzegowie, gdyż dziedzic nie chciał płacić na jej utrzymanie. Po upadku powstania listopadowego w 1831 roku władze carskie przejęły całkowitą kontrolę nad szkolnictwem stopnia elementarnego. Ksiądz Gryglewski tak wspomina o tym. Biurokracja rządowa, z Rosjan złożona, narodowi polskiemu była nieżyczliwa. Ujęła za karki ciemnych wójtów i przysłanych przez siebie przygminnych. Zaczęła wydawać pokrętne rozporządzenia wprowadzające język rosyjski do gminy i szkoły. Gmina z wójtem troszczyła się tylko, aby pensje dawać i opał nauczycielom. A naczelnikowi dyrekcji szkolnej szło o to, by uczono po rosyjsku ruskiej historii, geografii, ruskich piosenek. Szkoła trwała od końca listopada do końca marca z cichymi feriami i świętami. W takich oto okolicznościach powstała w 1910 roku szkoła w Orzegowie. Niech krótka inscenizacja przygotowana na podstawie syzyfowych prac Stefana Żeromskiego przybliży nam trochę atmosferę tamtej szkoły. Stawiać się! Inspektor już idzie! Szybko! Szybko ustawcie się, on już idzie. Jaki on? Toż to sam inspektor Jaczmieniew do nas podąża. Zdraswujcie, jak się macie, drogie dziadki? Zdraswujcie. Harasho. Co on gada? Witam was. Zdrawia żałaję waszemu wysokorodiu. Panie nauczycielu, bądź pan łaska skazać kogoś do czytania. Może łaskawy pan? Michcik, czytaj. Leciala ptica umi kołowa, leciala, leciala, sadicja wiła z chwastą wokrus, uwidiet i snowa leciala. Powiedz mi, drogi chłopcze, co przeczytałeś?
Bajka opowiada o sowie, która była bardzo mądra. Rozejrzała się, gdzie jest, wybrała odpowiedni kierunek i poleciała. Dobrze, a teraz? 7 razy 9. 63. Wyśmienicie, a teraz? Ten. Piątek, czytajesz. Liec, jejec, pti, ptilica? Teraz górka, Matwiej. A, B. B. Stop! A kto umie czytać po polsku? Dobrze, czytaj. Biegła lisica przez las, patrzy, a na drzewie siedzi cietrzew. Widzi go lisica dobrze, dosięgnąć nie może. A kto ciebie nauczył czytać? Stryjnia mnie nauczyli. A kto to stryjna, panie nauczycielu? Czy jaki ksiądz, który przychodzi do szkoły? U nas nie ma kościoła, najbliższy w miasteczku, a to daleko. No tak, istna polska propaganda, to dopiero. Jeden uczeń tylko biegle czyta, to hańba, wychodzę. Może pan zajdziesz do mnie? Nie, nie ma czasu, muszę jeszcze sporządzić raport, żegnam. Dysponujemy opracowaniami dotyczącymi szkół w latach późniejszych i tuż przed wojną. Wiem tylko, że funkcje kierowników szkoły w tamtym czasie pełnili pan Karoński i pan Władysław Gugla. Biją śpiesznie zegary, terczą, tętnią i kują, w progu życia warują, sieką od czasu obszary, tną godziny w pstre chwile, a chwile w oka mgnienia, miłość w śmiech się uprzemienia, a poczwarki w motyle. Września 1939 roku. Mam na imię Marysia i dziś miałam pójść do pierwszej klasy, ale mama powiedziała mi, że niestety nie będę mogła chodzić do szkoły, ponieważ wybuchła wojna. Wojna? Ale co to takiego? Zapytałam, gdyż to słowo było dla mnie obce. Mama ze łzami w oczach powiedziała, że nasz kraj został zaatakowany przez Niemców. I wszyscy ludzie są w niebezpieczeństwie. Trudno było mi uwierzyć, że ktoś mógł nas zaatakować. Dlaczego? Po co? Ja chcę się uczyć, czytać i pisać, poznawać nowych kolegów, a teraz musimy się bać o nasze życie. Dziś idę walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec, tak samo jak tyle tysięcy poległo polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak strasznie wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana. Nie płacz, nie trzeba, ciesz się jak ja. Serce mam w piersi rozkołotane, serce mi dziś tak cudnie gra. To tak strasznie dobrze mieć stena w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i prać bez lęku za kraj, za honor nasz. Dziś idę walczyć, mamo. Będą chłopcy z wojny jak należy, niech nam każda wierzy i żołnierzy. Czekajcie, 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 czekajcie. Tylko dla was bitwy przeżyliśmy, tylko dla was z wojny powrócimy. Dziewczyny, 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 dziewczyny. W
zależy, niech nam każda wierzy. Czekajcie, czekajcie, niech co rano każda pro ustanie, chłopców na sprzedanie. Nie dajcie, nie dajcie, wrócą chłopcy z wojny jak należy. Niech nam każda wierzy i żołnierzy. Czekajcie, niech co rano każda pro ustanie, chłopców na sprzedanie. Nie dajcie, nie dajcie. Tylko dla was będzie chleb smakować, tylko dla was żywą piję wodę. Jedyne, jedyne, nie Bogiem, nie Bogiem. A ten chleb nam będzie najsmaczniejszy, a ta woda będzie najczyściejsza. W kochaniu, w kochaniu, w kochaniu, w kochaniu. Wrócą chłopcy wojny jak należy, niech nam każda wierzy. Czekajcie, czekajcie, niech co rano każda prog ustanie, chłopców na sprzedanie. Nie dajcie, nie dajcie, wrócą chłopcy z wojny jak należy. Niech nam każda wierzy i żołnierzy. Czekajcie, niech co rano każda prog ustanie, chłopców na sprzedanie. Nie dajcie, nie dajcie. Zaledwie skończyła się wojna w 45 roku. To już w odbudowie ojczyzny raz nie dotrzymywali kroku. Wcielani do służby Polsce dzielni młodzi. Ziem polskich spod okupacji hitlerowskiej nastąpiło w miarę szybkie uruchamianie szkół, głównie dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnych. Pierwsze lata po II wojnie światowej nie przyniosły radykalnych zmian w programach nauczania ani w kwestii organizacji szkolnictwa. Obowiązywała ośmioklasowa szkoła podstawowa szczebla podstawowego, szkolnictwo było powszechne, bezpłatne i publiczne. Niewierszowane utwory pani Janiny Kaźmierczak, nieżyjącej już nauczycielki naszej szkoły, pozwolą nam przenieść się w rok 45. Ktoś widział nauczycielkę, ktoś widział jak jechali. Dobytek miała niewielki, potrzebne rzeczy ludzie dali. Była piękna i młoda, była żoną i matką. Ludzi wszędzie widziała, dogadała się z nimi łatwo. Była sama na stylu, ludzi wszędzie widziała, nauka szła pełną parą, pani wieś poznawała. Była tu, była tam, zawsze głośna, milutka, taki to był kierownik, nasza pani Anna Raducka. Oj, gdybym mógł odkręcić czas o wiele lat, wtedy na pewno zobaczyłbym tę waszą młodość i ten wasz świat.
Szkoła ta sama, a bardzo inna. Salon, a przed nim kwitnące bzy. Jeszcze dwie klasy i przybudówka. Przybudówka to korytarz, gdzie biegaliście wy. Dalej mieszkania dla kierownika. Duży korytarz, kuchnia i dwa pokoje. Z korytarza wyjście do klasy. Na utrapienie dzieci no twoje. Wrzask jakiś w klasie. Oj, otwarły się drzwi. W drzwiach kierowniczka, pani Raducka. Wnet nie ominie nas jej nauczka. Kto stał na środku, biada dla niego. Na nic najlepsze ucznia gadanie. Wyrok już zapadł, w kozi zostaniesz. 60 słupków trzeba wyliczyć. 100 razy pisać, już będę grzeczny. Przy stawie stołki trzeba szorować. A co mądrzejsze, obiad gotować. W klasie sprzęt biedny, ławki sześcioosobowe, stojąca tablica, krzyż, obraz wielki na ścianie, mapa. I więcej nie ma co wyliczać. W ławkach uczniowie w różnym wieku, wojna temu winna. Gdyby nie ona, społeczność szkolna byłaby inna. Był Janek i Krysia, co w ławce ślub brali. Była Adela, chłopcy jej dokuczali. Były też cztery szproty, za to, że młodsze z klasy je często wyganiali. Kazali szprotom mapy rysować, rysowały. Kazali pracę pisać, pisały. Kazali milczeć, milczały. Pani nie krzyknęła na nie, wszystko wygadały. Jedno łączyło wszystkich. Atrament w butelce, torby uszyte z lnianego płótna, trepy pukające o bruk i czyste młodzieńcze serca. Tak wyglądała szkoła i młodzież w roku 45. Podobnie w latach następnych. Uczniów było wielu, nauczycieli mało. Wszyscy zgodnie ciągnęli, dlatego im się udało. Po wyborach do Sejmu w 1948 roku rozpoczęto ofensywę ideologiczną w polskim szkolnictwie. Założenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach oparto na podstawach marksistowsko-leninowskich. Ponadto w myśl założeń Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej placówki oświatowe miały wyrabiać przekonania wśród dzieci i młodzieży oraz i dorosłych o wyższości socjalizmu. Przedstawiać Związek Radziecki jako najważniejszego partnera i sojusznika Polski. W nowych programach nauczania pochodzących z tego okresu zauważalny jest fakt wprowadzenia obowiązkowej nauki języka rosyjskiego oraz stopniowe rugowanie religii z nauczania szkolnego. Rok 1948 przyniósł także rezygnację władz państwowych z upowszechniania ośmioklasowej szkoły podstawowej. Od tego czasu podstawą organizacyjną i programową systemu edukacyjnego stała się obowiązkowa szkoła siedmioklasowa. Bardzo ważne decyzje wpływające na codzienne życie oświatowe zostały podjęte w roku 1956, kiedy to zdecydowano o wprowadzeniu obowiązku szkolnego do lat 16 i uznano za konieczne i obowiązkowe ukończenie siedmioklasowej szkoły podstawowej. Przywrócono także naukę religii, która miała mieć charakter zajęć nadobowiązkowych. I murarze, kolejarze, i rolnicy, obrotnicy, praktykacze,
Kolejna reforma edukacji miała miejsce w naszym kraju dnia 15 lipca 1961 roku. Wówczas to utworzono ośmioklasową szkołę, przedłużono obowiązek szkolny do 17 roku życia oraz potwierdzono jednolitość, bezpłatność i świeckość szkoły. Od tego czasu lekcje religii odbywały się w salce katechetycznej poza szkołą. W latach 1962-1971, kiedy to wprowadzono założenia reformy, wzrosły nakłady na oświatę, poprawiono w niej także warunki do nauki oraz uzupełniono wyposażenie pracowni lekcyjnych, co wpłynęło w zauważalny sposób na podniesienie sprawności nauczania i zmniejszenie się liczby uczniów, którzy nie kończyli nauki. Posłuchajmy zatem wierszyka, który miał zachęcać do nauki. Teraz w szkołach bardzo mało jest leniuszków pośród was. Przychodzicie armią całą, rok w rok, do następnych klas. Lecz wyjątki są widoczne, bo dziś w jednej z naszych szkół podszedł do mnie drugoroczniak z miną, jakby winę czuł. Powiedz, na co to ci zda się? Rzekłem, a on spuścił wzrok. Jeszcze raz w tej samej klasie siedzieć przez następny rok? Pomyśl tylko, przez rok cały, ile ziemia plonów da, ile młyn przemiele zboża, ile pług za orzecha. Ile płótna w kraju naszym, tkaczki w rogu tkają nam, ile setek nowych maszyn wyjdzie świat z fabrycznych bram. Toczy się dni potok rwący, ciągle naprzód płynie czas. Czy się może rok bieżący znów powtórzyć drugi raz? Miejmy nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały, wątek kwiat obiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno, przyszyk poświęceń w duszy bohatera. Miejmy nadzieję, nie tę chciwą złudzeń,
Ślepego szczęścia epochą zalotnicę, lecz ten, co w grobach czeka dnia przebudzeń i przechowuje oręż i przyłbicę. Zapoczątkowane w Polsce w 1989 roku przyczyniły się do przebudowy, choć nie całościowej, systemu edukacyjnego. Do szkoły powróciła nauka religii, jednak w imię oszczędności zmniejszono liczbę godzin lekcyjnych w szkołach podstawowych oraz ograniczono ich działalność pozalekcyjną. Ostatnia reforma w XX wieku miała miejsce w roku 1999. Wówczas to postanowiono skrócić naukę w szkole podstawowej i tak oto nasza szkoła stała się szkołą sześcioletnią.
takie krótkie, że za blisko do jutra, niczym strzelił z bata. Dlaczego czas tak pędzi, jak oszalały rumak na gonitwie? Zobacz, Anita, jakie Martyna zdjęcie wstawiła na fejsa. Ha, 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 jak ono wygląda? No, masz rację. Ja nie rozumiem, jak można się publicznie pokazać w takich ciuchach. Chyba pożyczyła je od mamy. Albo od babci. Szkoda słów. Lepiej poszukajmy jakichś odlotowych sukienek. Pamiętasz, że impreza urodzinowa u Zuzy już niedługo. No masz rację, prawie zapomniałam. Jeszcze muszę wyjść na bloga i zobaczyć, jakie buty są teraz modne. Te balerinki nadają się tylko do śmieci. Albo dla Anki. Ona w ogóle nie zna się na modzie. Nie, znalazłam świetną stronę z zadaniami z matematyki i je rozwiązuję. W poniedziałek mam sprawdzian. Chcecie zobaczyć, jak ona działa? Ha, ha, ha. No tak. Czego innego można się po tobie było spodziewać? Zero klasy, stylu, a na matematykę masz czas. My nie mamy zamiaru tracić czasu na takie głupoty. Myśli szum, 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 gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, 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 oddechu nierównego cichy pukot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Źródła czuję zapach, wiem. I myśli szum, 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 gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, 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 oddechu nierównego cichy pyłkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Ja stoję prosto.
stukam do drzwi kamienia, wpuść mnie, to ja chcę wejść do twojego wnętrza. Odejdź, jestem szczelnie zamknięty. W karnawałowym tramwaju zasznurowania w maski chowamy głęboko twarze pod grubą warstwą tektury. Wokół cyrkowi ludzie, arlekiny i błazny. Na ustach pieczątki, nie otwierać, lub zerwane zwisają sznurki plomb. Jedne ze sklepu uśmiech obdarzone w uśmiechy, cienkie fałdki zadarte wokół ust. Inne żałosne z bruzdami do ziemi. Są też tak gładkie jak płótno naciągnięte na wałek. Maski, pewnie najdroższe, nic nie oznaczają. Szukam nauczyciela i mistrza. Niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę. Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia. Niech przywróci, nie odwróci światłość od ciemności. Chcesz wiedzieć, skąd ten świat, z jakich gwiazd tu spadł? Skąd się wziął księżyc, ja i kwiat? Wciąż pytasz mnie, a ja nie wiem,
prawie nic. Może tylko tyle, że tak pięknie żyć, pięknie żyć. Da się kochać świat, pięknie żyć, tak jak żyje ptak. Pięknie żyć, tańczyć tak jak wiatr, a ziemi życzyć naj, jak najdłuższych lat. Chcesz znaleźć skarb i śnić najwspanialsze sny. Gdzie i jak? Ty podpowiesz mi, jawa jak sen, jak baśń, czarodziejska nić. Jeśli mi uwierzysz, że tak pięknie żyć, znaczy kochać świat. Pięknie żyć, tak jak żyje ptak. Pięknie żyć, tańczyć tak jak wiatr, a ziemi życzyć naj, jak najdłuższych lat. To wszystko biegnie, zmienia się, kołuje, jak szalona tancereczka, piruety kręci. Gna na oślep, wciąż szybciej i szybciej, wspina się, upada, by po chwili się zerwać i dalej popędzić. Chaotycznie, nerwowo i prawie bez sensu, zmierzając jednocześnie na wschód i na zachód. Szybciej niż wiatr słoneczny, zjawia się i znika, pknie w panicznym lęku, to znowuż bez strachu. Błądzi w gęstwinie ulic, ślizga przez ocean, wspina na górskie szczyty. Staje na krawędzi, rozpacza widząc przepaść, lecz zaraz się otrząsa i znów dalej pędzi. Szuka, pyta, zgaduje, myli odpowiedzi, wzrusza się niewzruszonym lub zachwyci gustwem. I im zdąży to wszystko choć trochę zrozumieć, bezgłośnie rozwieje w nieskończonej pustce. Idę podwórkiem i nagle podbiega do mnie 6-letni chłopczyk w poziomkach policzków. W ręce trzyma drewniany pistolet. Pif, paf, strzela w moim kierunku. Potem chowa broń do kieszeni. Robota skończona, mówi i odchodzi. Zawiadamam rodzinę, przyjaciół. Dzwonię na milicję i zgłaszam swoją śmierć. Ale wszyscy rozkładają ręce. Takie to czasy, mówią. Nasza szkoła, cóż mogę o niej powiedzieć? Uczyła mnie przez tyle lat, a dzisiaj muszę się z nią rozstać. Przyjdą i zniszczą to całe oblicze Orzegowa. Po latach będą żałować, o wtedy powiedzą szkoda. Lecz wtedy będzie za późno, na łzy wspomnienia i żale. Ucz się, szanuj i walcz, o wtedy to wszystko będzie wspaniałe. Bo choć dzisiaj się stałeś dorosły i nie masz pojęcia o życiu, to przyjdzie ci kiedyś wspomnieć o tym wspaniałym przeżyciu. Co dała ci szkoła i przerwy, nauczyciele i nerwy, uwierz mi, że za tym zatęsknisz. Kiedy w końcu padły już ostatnie słowa, w kapeluszu na głowie i z płaszczem na ramieniu, nadchodzi pożegnanie, ale oczy błądzą, wędrując w stronę Gzymsu, gdzie osiada się kurz chwili, niczym zniechęcenia. Już w kapeluszu na głowie, gotowi, o, jakże nieruchomi stoimy, jak biali, z chwilą, gdy czas się w pożegnaniu kryje. Just
szanowni goście, szanowni nauczyciele i pracownicy, drodzy rodzice, mieszkańcy i uczniowie. Nie czas jest nam dany, ale chwila. Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas. Niech to będzie teraz i w przyszłości. Czas dobrze spędzony, czas miłych wspomnień, przyjaźni i sukcesów na miarę każdego z nas. Dzisiejsze spotkanie ma charakter historyczny. Z jednej strony dlatego, że spotykamy się tu w takim gronie po raz ostatni. Z drugiej, ponieważ temu spotkaniu towarzyszy świadomość, że lata spędzone tu w szkole w Orzegowie to historia, a jednocześnie początek nowego czasu. Dziś nadszedł czas pożegnania, pożegnania ze szkołą, która w naszych sercach znaczyła, znaczy i znaczyć będzie bardzo wiele. Bo szkoła to nie tylko budynek, nie tylko instytucja. Szkoła to swoiste centrum i kolebka wychowania. Szkoła to przede wszystkim ludzie, którzy w sposób twórczy, odpowiedzialny i przyzwoity w niej współpracują, aby zrealizować w sumie dwa cele, jakimi są nauka i wychowanie. W ciągu tych wspólnie spędzonych lat uczyliśmy się wszyscy postrzegać siebie wzajemnie w sposób całościowy, nierozerwalnie związany z rzeczywistością, w której się rozwijamy. Naszą rzeczywistość tworzyliśmy wspólnie w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Staraliśmy się, by przy wydatnej pomocy wszystkich rodziców wpajać uczniom podstawowe wartości, takie jak szacunek, tolerancja, prawda i odpowiedzialność. Nie zawsze było łatwo, ale mam nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości. Mówię to wszystko, aby podkreślić szczególnie mocno osobisty wkład każdego z was w tworzenie życia tej szkoły. Naszej szkoły, szkoły dobrze postrzeganej w środowisku. Te lata spędzone tutaj przysposobiły nas wszystkich do siebie, zaopatrzyły w odwagę na dalszą wędrówkę nowymi ścieżkami, na odkrywanie nowej drogi i zbliżenia do tego, co przed nami. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy tworzyli szkołę, dbali o nią i współpracowali. Dyrektorom, nauczycielom, pracownikom szkoły dziękuję za odwagę, zaangażowanie, otwartość, cierpliwość i poświęcenie. Dziękuję za wszystkie dobre pomysły i za energię włożoną w ich realizację. Życzę wam, aby ta energia i entuzjazm nigdy was nie opuszczały, pomagały osiągać cele i realizować marzenia. Pracownikom obsługi pragnę podziękować za to, iż udowodnili, że szkoła to ich drugi dom. Władzom oświatowym dziękuję za wiarę w marzenia o coraz lepszej polskiej szkole. Wam, drodzy uczniowie, chcę podziękować za podjęcie współpracy z nami nauczycielami, za otwartość, za kreatywność, za młodość. Nigdy nie traćcie nadziei, wiary we własne siły, ani w potęgę przyjaźni i możliwości drugiego człowieka. Żyjcie tak, by zasługiwać na szacunek i obdarzajcie szacunkiem innych. Życzę wam, by to, co od jutra stanie się treścią waszego życia, było jak najlepsze. Byście nigdy nie zawiedli się na ludziach, byście na każdym kroku spotykali się ze sprawiedliwością i serdecznością. Niech doświadczenia zdobyte w czasie edukacji w szkole w Orzegowie dodadzą wam odwagi, wiary w siebie i pomogą dotrzeć do wyznaczonych celów. Drodzy państwo, szczególne słowa uznania i wdzięczności kieruję przede wszystkim do rodziców, do mieszkańców Orzegowa i radnych z Orzegowa. Byliście i jesteście dobrymi partnerami we wspólnych poczynaniach. Wasza cierpliwość i wsparcie zasługują na podkreślenie. Na przestrzeni lat wiele udało nam się wspólnie osiągnąć właśnie dzięki wspólnym staraniom. Tej cennej pomocy nie da się zapomnieć. Za wszelką pomoc i wsparcie, za inspirującą postawę, bezinteresowną pomoc i zaangażowanie na rzecz placówki jeszcze raz bardzo dziękuję. Pragnę teraz na ręce przewodniczących Rad Rodziców wręczyć symboliczne podziękowania. Podziękowanie dla pana Czesława Szymczaka. Jeśli jest z nami, to zapraszam. Jeśli nie ma, proszę, może żona, córka.
dla pani Danuty Warzychy. Czy jest ktoś? Nie, to. Renatka? Dla pani Renaty Ścigały. Dla pani Edyty Urbaniak. Dla pani Agnieszki Krzemień. I dla pani Justyny Pokrzywińskiej. Mamy jeszcze dwa szczególne podziękowania dla radnych z Orzegowa, którzy bronili szkoły, współpracowali, aby ta szkoła trwała, istniała. I również zapraszam po symboliczne podziękowanie pana Przemysława Szczerkowskiego i pana Andrzeja Zgorzelaka. Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami. Ile w trudzie nieustannym wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Minął dzień, wciąż prędzej, prędzej, szybuje czas bez wytchnienia. Chciałbym wszystkie takie chwile ocalić od zapomnienia. Konstanty Ildefon Gałczyński. Zatem niech to spotkanie w takim gronie ocali od zapomnienia wspólny odcinek drogi szkolnej. Dziękuję.